Cześć Tomatyk, jest to kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Wracamy do Forli, do fortecy. Tutaj mamy skryć się, chyba to rajskie jabłko, z tego co pamiętam. No i rozmawiamy ze Skateriną z Forca. Ją raz już uratowałem z opresji, więc może będę miał tutaj jakieś z tego profity. Well, well. Look who it is. Madonna. I thought when we met you were a bit special, but an assassin. Walk with me, Caro. You're going to love Forli. The cannons and our citadella alone go back 100 years. The artifact will be quite safe there. Forgive me, but I've never heard of a woman ruling her own city before. It's very impressive. Well, it was my husband's before, of course. He died. Oh, I'm sorry. Don't be. I had him killed. Oh. We discovered Girolamo Riario was working for the Templars, making a map of the locations of the remaining Codex pages. I never liked that goddamn son of a bitch anyway. He was a lousy father, boring in bed, and a pain in my ass. Co za tłum ludzi biegnie? Oh no! Co jest? Aspetta! What's happening? They came as soon as you left the city walls, signora. The city is under attack. What? What? By who? The Orsi brothers, signora. Oh, sangue di Giuda. Who are the Orsi? The same canaglia I hired to kill my husband. It's the Spaniard, of course. The Orsi have no worldview bigger than their purse. But how could he know where we were taking the apple before we even knew? Because they're not here for the apple, Ezio. They're after Riario's map. Basta with your map, Nicolo. My children are inside. Oh, porco demonio. Dobra. There! On him! Assassino! Tak, wracajcie się ode mnie, ja was tak po kolei będę zabijał. Nie tam to się podoba. Get him! No, miałeś odskoczyć. Ładnie. Kurde, ale Katarina obrywa i to mocno. Powinnaś lepiej Katarina walczyć, no bo... Tak coś słabo ci poszło. Czemu mam... czemu dostałem minusową reputację? They're already inside! Double-crossing bastards! Is there another way into this place? Aspetta! Perhaps yes. There's an old tunnel under the western wall from the canal. Bene. I'll be right back. Hey! You! Yeah, I'm talking to you! You spineless dogs! You occupy my city! Rozumiem, że mam tutaj się przepłynąć, chociaż to są łódki. To nie muszę chyba pływać. Jak to się wiosłowało? Nie? Czy... Okej. Pomogę im już tutaj. Łatwiej są ci tutaj najmniej z zabicia bardzo. Rozumiem, że tędy mam iść, bo tu są powbijane słupki. One tak bez powodu tutaj na pewno nie są powbijane. No jest, tu jest jakieś przejście. Muszę przepłynąć pod.
No właśnie. No i jestem w Forli. Udało się. No i otworzyć bramę. No. Już nie wiem, bo tam była przecież garstka żołnierzy, Katarina i jakiś asasyn, więc nie wiem, czy oni tu już działają, no ale można im tą bramę otworzyć, jak chcą. Gdzie to jest, na górze? Chyba tak. No nie chce mi się z nimi walczyć. Oni są tacy na pewno mało zgrabni. Muszę się jakoś dostać na te mury. Ale tamtędy można na przykład, już widzę. Po linie, spokojnie. No i tak się uda. O, czy nie? Skakuj, brawo. Brawo, Ezio Auditore da Firenze. O, a tutaj idealne miejsce dla ciebie, oni już... Możesz pomachać do Kateryny. No i zabić tych dwóch ludzi. Ezio! You did it! Segui me! Ezio. Gorące przyjęcie, ochroniarz. Dostań się do wnętrza Rocca di Rivaldi, no twierdzy Kateryny, jednocześnie chroni Tutamę i Machiavelliego. Machiavelli. Ale nie bijcie się tutaj z pierwszym lepszym, kurde. Pierwszymi lepszymi. Czy ja mam bomby dymne? Mam. Ale teraz nikt nie mogę atakować. Szkoda, no, że nie jest tak jak w Black Flagu. Ale ona może przynajmniej. A ja chcę tym. No coś tu nie działa. No chodź. Biegniemy. Ale może się szybciej biec na pewno. Nie bij Kateryny. On jest pod moją ochroną. Maybe a bit of disorder, but I do know my soul. They're with me, amigo. There! On him! Przypadek chyba tego Nicola uderzyłem ze dwa razy, ale drzewo mu to nie zabrało życia, na szczęście. Kolejni? A nie, na szczęście my biegniemy na bok. Ale tutaj też są kolejni, więc dużo nam to nie dało. Swoją drogą to już jest drugi odcinek dzisiaj, pierwszy, znaczy drugi ogólnie, bo pierwszy był z Gotika.
Ładnie. I ładnie finisher wszedł. Idziemy dalej? A, to został jeszcze jeden. Wolicie się go zaatakować. A to trzeba szybko i wbić mu po prostu w plecy miecz. Dobra, bieguj się. O Jezu. Co się tam stało? Czemu on tak poleciał do góry? Nie uciekaj. Albo uciekaj sobie. Ale Katarina obrywa. Ma dwa te kwadrakiki. No ale chyba już blisko jesteśmy, na szczęście. Aprite la porta! Aprite la porta, presto! It's an ambush! It's an ambush. Soon you'll provide great work as a swinging. Ja chcę to. Nie da się, no. Jezu, co ty robisz? Wyciągaj broń. Wszyscy? Ezio, Nicolo, Inier. A wszyscy. Bambini! Where are Bianca and Ottaviano? Forgive me, signora. They were playing outside when the attack began. I don't know where they are. Reinforcements from the mountains! They are breaching the citadel! Ezio, don't let those bastardi get in here! With me! No co mam zrobić? No wyboru nie mam. Co oni robią? Ale no, teraz będę narzekać tak jak w jedynce, no jednak to jest Assassin's Creed, no. Jest dużo gier, w których można tak się nawalać po prostu bez sensu. Od Assassin's Creed'a jednak wymagam tego... asasyństwa, no, czyli zabijania po cichu. A, gdzieś tam dalej są już. No i znowu Ezio prawie w pojedynkę zatrzyma cały atak. Tak, w jedynce Altairy w pojedynkę się przerżnął przez połowę wojsk, kurde. Może nie połowę, ale przez... Nie wiem, ile tam było żołnierzy. Co, kto nie żyje niby? Co ty robisz, Ezio? Wyciągaj broń. Może ten Nicolo umarł? To kurde, jak ja mam ich jednocześnie tu chronić?
Dobrze. A Nicolo się dobrze trzyma, on ma 5 kwadratów. Niecałe, tylko jeden mu spadł. Może ja przez przypadek tutaj tą Katarzynę zjebnąłem? Nie wiem. O, jeszcze tylko 10 atakujących zostało, to spoko. Trzymałem się Katarzyna i Nicolo, więc... Ona tam nawet kogoś zabiła teraz. A zostało tylko tych dwóch jeszcze, to spoko. Obrona twierdzy, udało się. Nie wiem czemu tak... Mam wrażenie, że tak trochę zakina, ale trudno. Dobra, idę wykonywać misję następną. Katarzyna! Katarzyna Sforza! I know you're in there. I have something you may want back. Are you missing any children? And Ezio Auditore. What a pleasant surprise! I take it you would be the Orsi brothers. Ludovico! And Checco! At your service! Basta! Where are my children? Let them go! Of course, signora! We'll happily give them back for something of yours! A certain map! And a certain apple, brother! See, si, a certain apple indeed! Or shall I slice your baby's necks ear to ear? Bastardi! You think you can threaten me? I'll give you nothing! You want my children? Take them! I have the instrument to make more! When you change your mind, they'll be in the village outside the city! You have 1 hour! Ezio, pomóż mi. Odzyskaj moje dzieci. Katarzyna, no. I can't ask you to sacrifice your children. Nobody's sacrificing anything. Go get them back for me, Ezio. Si. You have my word. Jestem jasnowidzem. The apple needs to remain in the citadel. Keep this safe. Nie mogliśmy tego do Monteriggioni zawieźć, przecież tam tyle bezpiecznie. Tam też są mury. Chociaż to są ciała, no. Chociaż skoro tutaj się tak chwalili przed chwilą, że są działa i to takie stuletnie, no to czemu ich nie użyli? Bored with their leisurely life in the countryside, the Orsi brothers decided to spice things up a little. They started a money-lending business that was extremely successful, mostly because they killed anyone who didn't pay them back. Then, Katarzyna Sforza hired them to murder her Templar husband, Girolamo Riario, which they did in true cavalier fashion. They rode up to his palace, waltzed into the dining room, stabbed him in the chest, ransacked the estate, and left his naked body in the center of town. According to Abstergo's files, Rodrigo Borgia, after escaping from Venice, offered to pay them for the recapture of the Peace of Eden. And, of course, Katarina's head. It was the Orsi brothers' idea to kidnap her children. I ask you, what has this world come to when the rich go so bad? Dokąd zmierza ten świat, no, nie wiadomo. Mam 10 minut. Godzinę przecież miałem przed chwilą. Mówili, że godzinę mam. To mogłem tutaj skoczyć na górę. Ciekawe są swoją drogą te takie odliczki. Ciekawe. No. Ile tu jeszcze mam metrów do przebiegnięcia? Nie jest napisane im się. Cześć. Teraz sobie górą przebiegnę.
Może nie do końca taki był plan, ale jak już się złapał tego, to niech biegnie. Wow. No nie tak chciałem, bo teraz biegnę tak troszkę w złą stronę. Ale życia nie straciłem przynajmniej. Okej, tu już są mury, więc trzeba jakoś wejść na górę. Może być po tamtej lince. Idiot. A co są... To jest drabina. A już nie mam apteczki. Zapomniałem o tym. No właśnie tu. Ezio. Co jest? Okej, mam 8 minut. Jestem już na miejscu chyba. No ale duże jest to półko tutaj. Tam jest tu ksiana. No tam są strażnicy, więc myślę, że gdzieś tam mogą być te dzieci. Natomiast ja sobie tutaj dokładnie wszystko przeszukam, żeby nie było jakichś niespodzianek potem. Co, widzicie jeść? Stranger man, truly. Ja ich nie widzę tu nigdzie. No chyba, że w tej latarni ewentualnie. No, a to już jest poza kółkiem. No nie, tu muszą być, bo tu są strażnicy, dokładnie. Nie wiem, czy tak zrobić im sieczkę, czy jakoś starać się z ukrycia to zrobić. A, zrobię im sieczkę. Nie ma czasu na działanie w ukryciu. To, co się da, to załatwię z ukrycia, a to, co się nie da, to nie. Ale ich mogę z ukrycia spokojnie załatwić. It won't be enough. My mama is here. We Sforza women are no wilting flowers. Pretty to the art. No bo to jest jedna tylko. I hope you can really imagine how scared I am. Very mistaken. My mother would never let you hurt me. And if you touch one hair on my little brother's head, she will hunt you down. No, nie się już, no. Tito? This is absurd, you know. You'll never survive this. I'll be home in an hour. W dekarze mu uciekać. No. Ezio. Gdzie jest tamten z łukiem uciekł? Trudno, niech mnie zabiją, będzie znowu. Przynajmniej wiem, gdzie ona jest. Albo będę przeszukał ich zwłoki, może ktoś z nich będzie miał apteczkę. Może. To jest cholera. Uciekaj. Okej, trochę życia odzyskane. No uciekaj. Okej, udało się jakoś. Przeszukaj ich teraz. Może będą mieli apteczki. Jest, dobrze, super. This is absurd, you know. You'll never survive this. I'll be home in an hour. So you're basically just waiting. Okej, mam dużo czasu jeszcze, mam 4 minuty ponad. Znaczy więcej nawet. Grazie, grazie, messere. But my brother, they're holding Ottaviano at the lighthouse. No, przydała mi się jeszcze jedna apteczka, ale już.
apteczka lekarstwa, bo na to mówią lekarstw. Cztery minuty, 20 sekund, no. Życie na krawędzi. Ale biegnę po prostu przed siebie, nie przejmuję się przeciwnikami. To na górze pewnie jest. No, jeszcze więcej. Poszedł tam po prostu na górę, ale to może być niebezpieczne. Ale spokojnie, już się z nimi rozprawię za chwilę. Tam jeden sobie spadł, żeby mi ułatwić zadanie. No, spadaj sobie. Can I have something to eat? Please, Messere, I'm hungry. To jest piórko? Basta, basta, you're giving me a headache. This is your last chance, Katarina. The apple now, or I break the boy's legs. No hop do góry. A możesz sobie nogi sobie możesz złamać, hey, żebyś go nie zabił. No. Jeszcze wyżej? No chyba się uda, ale emocje są, trzeba przyznać. Dziwnie to wyszło, ale wyszło. Katarina was a fool to send you. Or are you the fool? Dying for a handful of change. Was it worth it? More than you know. The maestro gains his prize because of me. Muori col tuo orgoglio, per quanto vale. Requiescat in pace. Udało się, 2 minuty zostało, więc spokojnie na luziku. Grazie, signore. Ależ proszę bardzo. Dobra, jak się uratowałem, ojciec chrzestny się misja nazywała. No teraz będzie następna. A kończę może ten odcinek takim pięknym widokiem. Bo w tym odcinku to już będzie na tyle. Taka jest ta forteca. No może rzeczywiście dobrze, że tutaj to jabłko będzie. Tylko trzeba zwiększyć załogę, bo pewnie duża część tej załogi dzisiaj zginęła. W takim razie w tym odcinku to będzie na tyle. Ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć.